Witajcie. Tak, pewnie już posiadacze Renówek widzą. Dzisiaj będzie temat z Renault 1616V. I tutaj taki będzie filmik, w sumie dosyć krótki. A mianowicie pasek osprzętu. Pasek klinowy, wieloklinowy, właściwie w dzisiejszych czasach PK, różnie tam można go sobie nazwać. I dzisiaj Wam pokażę, jak po prostu się do niego dostać, jak go zdemontować, jak dostać się do jego napinacza. Znajduje się on tutaj, widzimy tutaj w tym przypadku, bo mamy tutaj lagunę, więc mamy wspomaganie hydrauliczne. No w megankach już na przykład tego nie ma, bo jest wspomaganie elektryczne, więc wtedy macie tylko tutaj ten alternator. Także tutaj ten pasek jest w ten sposób. Ale jakby nawet sposób dojścia jest podobny, bo mamy tutaj silnik K4M, także, ale pokazuję Wam tutaj w przypadku laguny z silnikiem 1.6 i jak to wygląda. Więc oczywiście zaczynamy od tego, że musimy sobie zrobić miejsce, żeby się do tego naszego paska dostać. Więc sobie tutaj ściągamy te wszystkie osłony i przechodzimy na dół. Tutaj zobaczcie, co nam się okazuje. Tutaj mamy przede wszystkim nadkola. Także musimy tutaj się dostać za to nadkole, bo wtedy nam się zrobi całkiem niezłe dojście. Więc musimy zdemontować ten element, ale on jest tutaj przymocowany. Słuchajcie, jeszcze jest tutaj to nadkole, to przednie. Także musimy jeszcze zdemontować te nadkole. Żeby zdemontować nadkola w lagunie, trzeba się pozbyć takich koków. I tutaj powiem Wam, że jest już taka modyfikacja, bo generalnie to nadkole to jest całe, nie? One idzie przez cały samochód, także żeby je normalnie, tu są jeszcze te śrubki. Tu macie, widzicie, tu też są takie właśnie typowe kołki. Jakbyście, któryś Wam się ułamie i pojedziecie do sklepu motoryzacyjnego i powiecie, że chcecie kołki do nadkoli do Renault, no to właściwie wprawiony sprzedawca nie będzie miał żadnego problemu i od razu powinien wiedzieć, o co chodzi, właśnie o takie kołeczki. Także bierzemy się za to, najpierw to nadkole, później ta osłona. To nadkole jest przymocowane, to sobie zobaczycie w miejscach, generalnie jeszcze jest one tutaj z dołu. O. Widzicie, to jest taki cały element z taką kratką. Także tu musimy się też dostać. Także wyjmujemy te wszystkie elementy. Tutaj jeszcze mamy torksa. Rozkręcamy to wszystko i sobie demontujemy, wyciągamy. Teraz polecam Wam najlepiej takie oto narzędzie. Całkiem fajnie się tym robi. O, pokażę Wam może na przykładzie może jednego tutaj tego kołka. Podtegujemy go. Tak, bo sobie sam zasłonię. Mam nadzieję, że przeżyje. A jak nie przeżyje, no to trudno. O, wyszedł. Wyszedł. Tak on wygląda. W ten sposób. Także fajnie jest sobie takie narzędzie, taki widelec. A jeżeli nie, no to może nawet to przyjdzie. Wiecie co, to możemy zrobić samemu z jakiegoś kawałka płaskownika na dwa śrubokręty, albo nożyczki. Bierzemy nożyczki, lekko rozbieramy jakieś stare nożyczki, podkładamy i też można sobie poradzić. Także ja to demontuję i widzimy się dalej za chwilę. Będziemy się już tego nadkola. To musimy teraz ściągnąć tą osłonę. Tu jest jeden kołek. Tu. I tu jest następny, tam widzicie, tutaj następny kołeczek. Także to sobie wymutujemy te kołki, ściągamy tą osłonę. No i widzicie, taki oto widok mamy od dołu. Tu mamy całkiem fajne dojście, a właściwie właściciele Alfa Romeo to powiedzieli, że o Jezu, tyle miejsca to ja w życiu nie widziałem. No i generalnie o co chodzi, tutaj może będę się starał jakoś nagrać. Ok. Koło zamachowe, prawda? Tu mamy naszą klimę, a tu mamy nasz napinacz, żeby ściągnąć pasek z wszystkich kół, musimy go sobie poluzować. No i musimy tutaj właśnie ruszyć tym napinaczem. Żeby to zrobić, tutaj ja mówię o lagunie, dlatego że budowa taka jest w lagunie, w megance. Ta budowa będzie inna właśnie między innymi układu kół, między innymi właśnie dlatego, że jest elektryczne wspomaganie. Tu mamy hydrauliczne wspomaganie, więc mamy ten dodatkowy element na pasku. Także jest zupełnie i troszkę, no jest inaczej, jest inaczej. Słuchajcie, żeby zwolnić, klucz 13 sobie bierzemy. No jaki tam macie, ale taki dosyć długi, bo chodzi. No i musimy teraz tym kluczem,
tak jakbyśmy w prawo wzięli. Ja wam pokażę, oczywiście nie zrobię tego. O, i wtedy luzujemy sobie napinacz. O, to im przeskoczyło, ale oczywiście normalnie zrobię to dwiema rękoma. Luzujemy sobie napinacz i będziemy mogli ściągnąć nasz pasek. Przygotujcie też sobie na przykład śrubę szóstkę, albo jakiś bolec, czy jakiś nawet może być klucz imbusowy, dlatego że jak sobie odchylimy, będziemy mogli sobie zablokować tutaj, także to sobie tutaj wsadzamy tą śrubkę w tym miejsce. O. No tak nie za bardzo, żeby nam to nie blokowało. No i teraz nie wiem, czy uda mi to się zrobić tak, żeby nie zasłaniał nagrywania. Trzeba dosyć dużo użyć siły, słuchajcie, także nie być lekko. O. To już właściwie jest na tyle, że można spokojnie ściągnąć na przykład ten pasek sobie. Zasłaniam pewnie kamerę. Wcisnąłem, zablokowało mi się. No i mogę go sobie tutaj ściągnąć już. Pasek mam ściągnięty. Ta śrubę, kiedy odchyliłem, nie wiem czy to było widać, wcisnąłem, ona mi tu się zablokowała w tym wyżłobieniu, przez to napinacz mi się nie cofa, on sobie tutaj już jest na miejscu, a paseczek mogę ściągnąć. Słuchajcie, uwaga jedna, jeżeli robicie to pierwszy raz, a nawet jeżeli robicie to dziesiąty raz, najlepiej sobie po prostu narysować jakby schemat tych wszystkich kółek, gdzie co jest i jak szedł pasek, dlatego że czasami, a tutaj jest na przykład trochę tego, można po prostu zapomnieć, jaki był układ tych kółek, także sobie najlepiej zrobić jakiś taki prosty rysunek. Także tutaj już mamy ściągnięte, możemy sobie ściągać nasz paseczek. Za jaką sobie bliżymy. Na przykład taki prosty schemacik, jakiś pasek, jak widzicie, tu kluczy, także on jest dosyć podociągany, także żeby nie mieć żadnym z tym problemu, przy przykład przy zakładaniu. Macie pasek tutaj już mam poluzowany. Tutaj sobie go właśnie z alternatora ściągnę. I sobie wyciągnę. Słuchajcie, w jakim stanie jest ten paseczek. Nie wiem, ile ten pasek tu ma przejechane, ale nawet jest w złym stanie. On spokojnie pośmiga. Nie jest nic spękany. Nie widzę, żeby był gdzieś uszkodzony. Wytarty. Jakie były firmy? No tak. Powiem wam tak. Ten pasek ma... zobaczcie, jaka firma. Contitech. 6PK1750. Nie wiem, czy to będzie widać. Contitech. Fabryka w Rumunii. Jest made in Rumunia. No ale Europa, nie Chiny. Europa, słuchajcie. I jedna rzecz, ten pasek ma na pewno przejechane, na pewno 70 tysięcy kilometrów, bo od tego momentu jest, ja serwisuję ten samochód, a pewnie przejechane ma i więcej. Także słuchajcie, firma, no jednak trzeba przyznać, że firma, no i produkcja w Europie, nie w Chinach. Także tutaj sobie to ściągamy, jeżeli byśmy teraz jeszcze, jeżeli nawet chcecie wymienić tylko pasek, to sprawdźcie przede wszystkim kółka, co w jakim jest stanie, alternator, cisza. Ok, tu mamy fajnie, ale te dwa kółka, czyli kółko od, przepraszam, kółko pośrednie, kółko od napinacza, tu, zakręcić w ciszy i posłuchać, czy nie szumi michurzyska. No tutaj jest kółko pośrednie, jest cisza, nic się nie dzieje. Zaraz zobaczę kółko napinacza. Oj, czy nie ma luzu przede wszystkim? No i tutaj mam luz, tak? Kółko pośrednie, nie ma luzu, minimalny jakiś taki luzik, ale cisza jest. Chociaż, ale teraz mocniej słuchajcie, mocniej zakręciłem i mam wrażenie, że jest coś dźwięk. Drugie kółko sprawdzę od napinacza, o no to one na pewno ma. No i widzicie, załóżmy, że zakładaliście, że tylko wymienicie sobie pasek, no ale widzicie, że te kółka są najprawdopodobniej do wymiany, no więc nie można przejść obojętnie obok czegoś takiego i je zostawić. Oprócz tego, że to hałasuje
i wydaje dziwne dźwięki, które czasem mogą nam sprawić na przykład problem w diagnozie innych rzeczy w samochodzie, to po prostu w skrajnym przypadku takie kółko, które się luzuje, no może nam narobić dużo problemów. Może na przykład nam doprowadzić do tego, że spadnie na pasek, wkręci on się nam w coś, powoduje on wibracje paska, co też źle oddziaływuje na przykład na sprężarkę klimy, bo powoduje jej wibracje i na przykład możliwość jej rozszczelnienia. Tak samo na koło zamachowe, które też jest już z gumą. No nie można tego zostawiać, bo to może nam narobić naprawdę bardzo dużo rabanu. Trzeba to po prostu wymienić. Także biorę się za odkręcanie tych dwóch kółek i gdy będą zamontowane, to jeszcze lepiej sobie je tutaj obejrzę. Odkręcamy i odkręcamy oczywiście już normalnie. W lewo. Nie ma tu za dużo miejsca, także nie ma co liczyć, że podejdziemy tu z grzechotką. Trzeba to zrobić ręcznie. Tutaj już mi się kończy miejsce dla klucza odgiętego. Teraz jeszcze sobie poluzuję. Drugie kółko od napinacza. O, tutaj idzie, idzie ręcznie. Pierwsze kółko zamontowane od napinacza. Teraz kółko pośrednie tutaj niestety bez klucza się nie obędzie. Zmiana klucza. Okay. Już Wam pokazuję. Spójrzmy, co my tutaj mamy. Są to nasze kółeczka. Lewe i prawe. Teraz spójrzmy, a to lewe INA. A te prawe... było co to za firma? Japan. O, Koyo. Okej, okay, też nieźle. Dobra. Słuchajcie. No dobra. Jak czy uda mi się to jakoś. Jak mi to. Słuchajcie, jak sprawdzić? Jak już mamy zdemontowane, żeby się upewnić, że naprawdę takie kółko jest do wymiany. Słuchajcie. Teraz Wam pokażę, ustawię kamerę jakoś sensownie. To mamy kółko od naszego napinacza. Po pierwsze, sobie możemy tu chwycić
i zakręcić nim. I nasłuchiwać, czy słyszymy łożysko. Łożysko ma taki charakterystyczny dźwięk chrobotania. Tutaj ten dźwięk już słychać, bo normalnie, gdy zakręcę, powinna być cisza. A tutaj słychać taki dźwięk chrobotania, po prostu to kulki, po prostu już mają luz i one robią ten dźwięk. No i poza tym chwycimy sobie tak, tutaj. To było lepiej widać oczywiście, kiedy tam było założone, bo mogliśmy większą siłą zadziałać. Ale musimy zobaczyć, czy nie ma luzu nasze łożysko. Czyli czy nie ma luzu tak, oraz najlepiej to najłatwiej sprawdzić na boki. I tam to było bardziej wyczuwalne, gdy to było na samochodzie. Ale tutaj też ja trochę czuję, oczywiście tego Wam nie pokażę przez kamerę, ale jest luzik. No i słychać. Także to jest na pewno do wymiany. Drugie kółko. O, tak samo. One w ogóle, wiecie co? Wiecie dlaczego one nie ten? Tak, one tak może nie słychać, ale one się po prostu już zaciera. One już tak ma, jest wyrobione to łożysko w środku, że się zaciera. Nie, one nie chce się mi kręcić, zobaczcie. I słyszę, jest jeszcze większy luz. Chyba. Jest minimalnie większy luz. Kiedy wezmę tutaj i zobaczę, to jest tutaj większy luz. I one się w ogóle nie chce kręcić. Także one też jest oczywiście do wymiany. Z takiej ciekawostki, czekajcie, może tutaj z tej strony i z inny. 1304, na przykład takie oznaczenie. Albo PA66GF25, F55-86-64. Jak można wyszukać to, bo samo łożysko to jest tutaj jeszcze inne oznaczenie, ale po tych numerach na pewno znajdziemy. Jakbyście jeszcze zauważyli, one są takie same, nie? Te rolki są takie same. Tu po prostu były wymienione, ale one są takie same, mają taki sam patent. Także no co, no kolejny wydatek. Także mamy to zdemontowane, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten filmik tutaj Wam się przydał. Także widzicie, co trzeba zrobić. Zakładamy to w kolejności odwrotnej. Zakładamy to w kolejności odwrotnej, czyli przykręcamy nasze tutaj rolki. Zakładamy pasek tak, jak był. Dlatego zwróciłem Wam uwagę, żebyście pamiętali, jak był ten pasek założony. Przytrzymujemy sobie to kluczem, tak samo jakbyśmy odchylali, to sobie zakładamy klucz, trzynastkę, lekko pociągamy, na tyle, żeby nam poluzował się ten bolec, który żeśmy na napinaczu włożyli. Wyjmujemy sobie ten bolec, czy tą śrubkę z napinacza, powoli odchylamy. Zwróćcie uwagę, kiedy będziecie montować pasek klinowy, żeby on wszędzie był, czyli żeby jego rowki były wszędzie, gdzie trzeba. Czyli na wszystkich kołach, tutaj na alternatorze, na klimie, i na głównym kole pasowym, żeby jego rowki weszły w te rowki tutaj. Żeby na przykład nie było takiego czegoś, że gdzieś Wam zrobi się coś takiego. On musi tutaj być po prostu włożony. Nie może być ani w tą stronę, ani w tą stronę żaden przekoszony, kiedy uruchomicie samochód. No bo to będzie bardzo niefajne. Także musi zwrócić uwagę. Jeżeli zauważycie, że gdzieś coś jest nie tak, nie kombinujcie, nie kręćcie tym ręcznie, tylko po prostu jeszcze sobie raz pociągnijcie za napinacz, poluzujcie to, załóżcie tak jak trzeba i odpuśćcie. I kiedy zobaczycie, że wszystko jest dobrze, możecie śmiało uruchomić samochód. Luknijcie tam jeszcze, czy tam nic nie. Wszystko jest ok, bo wiadomo. I montować wszystko w kolejności odwrotnej, czyli osłony nad kole. Co? Mam nadzieję, że filmik się przydał. Także taki krótki, ale pokazuję, jak się do tego dobrać. Na pewno warto zwrócić uwagę, słuchajcie, na to, bo pęknięty pasek klinowy to nie jest naprawdę nic fajnego. To można robić naprawdę kosmicznych szkód. Warto to sprawdzić, tak samo jak warto sprawdzić te rolki od napinacza i od rolkę prowadzącą od paska wieloklinowego. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i zapraszam do kolejnych filmików już niedługo na moim kanale.